Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Beata Redzimska i jestem autorką blogów Wademeku Blogera i Moda na Bio. A dzisiaj przychodzę z takim tematem czy dylematem, z którym sama się ostatnio zmagam i borykam, czyli czy opłaca się jeszcze pisać bloga? Czy nie lepiej właśnie zainwestować całą energię, czas w rozwijanie innych mediów, na przykład popularnego obecnie Instagrama, czy tworzenie treści na YouTube'a, na TikToka, czy zupełnie na inny kanał, na przykład tworzenie podcastów. No i właśnie rzeczywiście, skąd u mnie to zastanowienie, ten dylemat, skoro przez lata byłam, właśnie od 10 lat bloguję i byłam, że tak powiem, niezachwianą zwolenniczką posiadania własnej strony www, tworzenia własnego bloga i nawet moja strona nazywa się przecież Wademekum Blogera. No ale właśnie, czy trzeba pisać bloga, czy żeby być blogerem trzeba koniecznie pisać bloga, czy wystarczy pisać notki na Instagramie, czy na przykład pisać notki na Facebooka, jeżeli koniecznie chcemy się spełniać, czy jeżeli czujemy właśnie, że naszą mocną stroną są właśnie treści pisane, czy może zupełnie odpuścić sobie treści pisane, dlatego że no, uwaga ludzka coraz bardziej się zmniejsza i skraca i w zasadzie wszyscy idziemy na łatwiznę, chcemy szybko podanych treści, jakichś szybkich, krótkich wideo, na przykład dlatego takim sukcesem no, cieszy się chociażby TikTok i jednominutowe, czy krótsze od jednej minuty wideo, czy chociażby rolki na Instagramie. Łatwo podane, przyjemnie, przemycające może jakąś porcję wiedzy, ale oprócz tego, no przede wszystkim szybkie, szybkie i zabawne. Czy jeszcze dzisiaj w ogóle opłaca się pisać bloga? Więc sama właśnie się zastanawiam i powiedziałabym, to zależy, bo jeżeli rzeczywiście jesteś raczej twórcą treści pisanych, no to treści pisane możesz oczywiście publikować na Instagramie, na Facebooku, ale może rzeczywiście dobrze je gdzieś tam zebrać w jednym miejscu chronologicznie po to, żeby się z czasem pozycjonowały na przykład na własnej stronie www, dlatego że no, notki wysyłane na Instagrama czy na Facebooka, one mogą rzeczywiście rozejść się wirusowo po sieci i mogą zgromadzić wokół Ciebie, pomóc Ci zgromadzić wokół Ciebie sporą rzeszę obserwujących, jeżeli po prostu potrafisz, no tak, że tak powiem, z jajem zagaić i rzeczywiście pokazać swój punkt widzenia, no i być przy tym w miarę wyrazistą osobowością. Właśnie chodzi o to, żeby no, budować markę osobistą, czy pokazywać, że dysponujemy pewną osobowością. Natomiast no, te notki po prostu, czy te treści publikowane na Instagramie, czy na Facebooku, one mają krótki czas życia, w przeciwieństwie do treści na blogu, które się w miarę dobrze pozycjonują z czasem. No ale treści pisane też mają tę wadę, że coraz więcej osób przyzwyczajonych do tego, jak funkcjonuje sieć, jak funkcjonują nasze czasy, no idzie na łatwiznę i chce treści podanych na szybko, czyli szybkiej grafiki, szybkiego filmiku, czegoś, co na szybko po prostu pozwoli zapoznać się z tematem, a nawet na blogach jest dużo scrollujących, dużo osób scrollujących, czyli po prostu no, przeglądających tylko nagłówki w kolejnych wpisach na blogu, co tutaj właśnie zwracam na to uwagę, dobrze właśnie podzielić wpis na blogu, wyróżnić nagłówki, wyróżnić najważniejsze punkty, użyć w nich słów kluczowych, na które może zareagują wyszukiwarki i podsuną osobom szukającym właśnie odpowiedzi czy wiadomości na dany temat. Więc no w tym sensie rzeczywiście pisanie bloga, jeżeli jesteś osobą piszącą, pisanie bloga no jest pewnym rozwiązaniem i też formą może nawet jeżeli stawiasz na Instagrama zebrania Twoich treści w jednym miejscu i po prostu no, dania im czasu i szansy na może wypozycjonowanie się z czasem, a może z czasem właśnie przypomnienie ich znowu z powrotem na Instagramie i na Facebooku, kiedy zbierzesz no, większą społeczność, ale pisanie bloga czy posiadanie własnej strony www wiąże się i to jest właśnie ten ból z pewnymi kosztami, na przykład kosztami hostingu. No i właśnie dlatego ten dylemat mi się nasunął, dlatego że ja ostatnio musiałam zapłacić 735 zł za hosting dla mojej strony. To jest opłata roczna. Gdybym płaciła miesięcznie, to byłoby to około 120 zł, więc razy 12, no całkiem spora suma. I jeżeli pomnożę to przez 10 lat, odkąd mam swoją stronę, no to wychodzą całkiem spore kwoty, które zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby inaczej zainwestować, a nawet właśnie mówię sobie, gdybym zamiast opłacać hosting zainwestowała w reklamy na Instagramie i gdybym teraz po prostu dzięki tym reklamom na Instagramie rozwinęła swoje konto, miała sporo obserwujących, mogłabym przecież bardziej pragmatycznie do tego podejść, czyli na przykład o, są na Facebooku takie grupy dla instagramerów, kiedy firmy, marki szukające instagramerów do współpracy oferują czy to barterowo jakiś produkt, czy to właśnie jakiś produkt, czy jakąś współpracę odpłatną, no ale przede wszystkim taką barierą wstępu jest właśnie
posiadanie, zebranie przynajmniej 5 tysięcy obserwujących na Instagramie. No ale w momencie, gdybym zainwestowała w Instagrama zamiast inwestować w hosting dla mojej strony www, to w tym momencie miałabym pewnie już te 5 tysięcy. Te 5 tysięcy nie jest jakąś tam barierą zaporową, kiedy no po prostu inwestujemy w reklamę i no sprawiamy, że nasze treści stają się bardziej widoczne. No i w tym momencie mogłabym zbierać właśnie jakieś koszulki, jakieś barterowe drobiazgi, no i przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby później je gdzieś tam opylić, że tak powiem, czy żeby po prostu dalej rozwijać konto w momencie, kiedy już mamy pewną widoczność, jest dużo łatwiej, jest to dużo, dużo łatwiejsze, no i po prostu już dojść do współpracy, że tak powiem, płatnych, a więc no monetyzować swoją obecność w sieci. No ale w momencie, kiedy przeznaczamy ten budżet, kierujemy na opłacanie hostingu, owszem, mamy stronę, która jakoś się pozycjonuje, no i w tym momencie rację bytu ma raczej tutaj właśnie nie liczenie na jakieś współpracę, tylko właśnie wymyślenie swojego produktu. I tutaj właśnie blog rzeczywiście, posiadanie własnej strony jest fajnym oparciem, bo w tym momencie właśnie tworzymy treści na dany temat, te treści pojawiają się w wyszukiwarkach, no i my tutaj dokładamy e-booka chociażby, który jest osadzony na naszej stronie, ale z drugiej strony widzę blogerki, które nie mają strony albo zakładają tą stronę www dużo później, a postawiły na rozwój Instagrama, zebrały tutaj społeczność, no i z tego punktu sprzedają swojego e-booka i nawet nie posiadają, nie muszą mieć tutaj strony www, żeby tego e-booka sprzedawać, bo po prostu przesyłają go właśnie po dokonaniu opłaty w mailu, a więc w zasadzie nie jest nam potrzebne posiadanie strony www, a właśnie bardziej dopasowanie się do współczesnych czasów i budowanie społeczności, docieranie do jak największej liczby osób, no bo ilość przekłada się też na ilość osób, do których docieramy, ilość osób, do których docieramy przekłada się na jakąś tam mniejszą, ale jakąś tam ilość osób, które może zareagują na naszą ofertę, które może kupią jakiś produkt. Więc tak się zastanawiam właśnie, ponieważ czasy się zmieniają, a właśnie strona www, no jednak utrzymanie strony www na własnym hostingu, na własnej domenie wiąże się z pewnymi kosztami, które może w momencie, kiedy trzeba je opłacić, skłaniają do refleksji, czy te 700 zł, gdybym zainwestowała w coś innego, czy jeszcze jeżeli doliczę opłatę za domenę, przedłużenie domeny na kolejny rok, więc myślę, że jakiś dobry 1000 zł trzeba przewidzieć rocznie na takie minimalne opłaty na posiadanie strony www. Więc jeżeli w tym momencie to jest tylko hobby i jeżeli nie jest jakąś częścią długofalowej wizji czy właśnie jakiegoś pomysłu na biznes, który chcemy długofalowo rozwijać, a więc chociażby proponować swoje produkty czy usługi, to w tym momencie właśnie ja bym się zastanawiała, czy lepszą opcją nie byłoby zainwestowanie chociażby na reklamę na Instagramie, czy w innym medium i po prostu budowanie społeczności, docieranie do jak najszerszej społeczności, wiedząc, że jest jakiś tam odsetek konwersji, który nie jest duży, no ale im mamy więcej osób, do których docieramy, tym jest większa szansa, że ten 1% czy 2%, które od nas coś kupią, no to będzie jakaś liczba powiedzmy, która nadaje jakiś przychód niekoniecznie wacikowy. Strona www natomiast no jest fajna, jeżeli budujemy markę w sieci, jeżeli jesteśmy poważną firmą, która musi jakoś wyglądać w sieci, która no musi mieć jakąś stronę, na którą odsyła, na której mamy na przykład dane kontaktowe, na której możemy udostępniać chociażby takie produkty do pobrania, czy chociażby właśnie zbierać zapisy na listę mailingową, jakkolwiek właśnie, jeżeli jesteśmy blogerem, to ja tak zaczynam właśnie zastanawiać się, bo oczywiście najprostszą metodą monetyzowania swojej działalności w sieci są reklamy. No i teraz właśnie, powiem Wam, jak to wygląda u mnie. Takie reklamy AdSense, które zainstalowałam na blogu, na który muszę opłacić 700 zł rocznie, czy właściwie 1000 zł rocznie opłat. I taki blog jest mi w stanie wygenerować z AdSense'u od 1 do 3 euro, czyli no 12 jakichś złotych, więc raptem pójdzie na pokrycie hostingu, a nawet nie. Ale oczywiście ten hosting, opłata za hosting też zależy od liczby odwiedzających, czyli w momencie, kiedy będę zwiększać ilość obserwujących, odwiedzających moją stronę po to, żeby właśnie z nadzieją, że to zwiększy wpływy z reklam, mój hosting też będzie drożał. Więc taka metoda monetyzowania swojej obecności w sieci poprzez budowanie bloga i reklamy AdSense w naszej polskojęzycznej niszy, czy właśnie w języku polskim, no mija się z celem, tu po prostu zupełnie się nie spina. Co innego, jeżeli piszemy bloga po angielsku, tutaj są inne formy, inne metody podpinania reklam na stronie, na przykład firma Mediawine, która no jednak proponuje dużo lepsze
przebicie, dużo lepsze opłaty za umieszczoną reklamę na stronie niż AdSense, ale właśnie jeżeli piszemy bloga tylko z myślą o tym, że będziemy monetyzować reklamy AdSense, to się mija z celem, to się nie spina, bo tym bardziej, że jeżeli nawet rozkręcimy bloga, będziemy mieć więcej wejść, opłata za hosting wzrośnie, no i to jakby takie gonienie za swoim własnym ogonem, czy gonienie w kółko. Tu jakby ten model biznesowy, czy ten model monetyzowania swojej twórczości zupełnie nie działa, przynajmniej no, testuję w tym momencie i to jest coś, co no, matematycznie czy ekonomicznie nie ma żadnego uzasadnienia. Dlatego właśnie tym bardziej wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, w latach 20. XXI wieku, kiedy coraz więcej osób nastawia się na treści wideo i właśnie te treści wideo budują jak najbardziej, jak największą więź i to właśnie te treści wideo sprawiają, że my jakby czujemy taką więź z tą drugą osobą, bo wiemy, jak ona rozmawia, wiemy, jak ona się wypowiada, wiemy, jaki ona ma temperament, wiemy, jak ona wygląda, więc te takie właśnie treści wideo budują większą więź i większe zaufanie, więc właśnie treści wideo jednak są tym, co w tym momencie właśnie bierze górę nad treściami pisanymi. Inną formą treści czy kontaktu z odbiorcą może być podcast, kiedy no nie czujemy się pewnie na wizji, ale właśnie po prostu ten nasz kontakt polega jakby na takiej telefonicznej rozmowie, przecież kiedy rozmawiamy długo z kimś przez telefon, no to też czujemy z nim taką bliskość poprzez właśnie kontakt, czy właśnie to, że odczuwamy barwę jego głosu, wyczuwamy jak się wysławia, wyczuwamy emocje w jego głosie, to nie jest taki bezbarwny. Znaczy tekst pisany oczywiście, jak jest dobrze napisany, nie jest bezbarwny, ale te same treści, ale jeszcze powiedziane, podkreślane intonacją, podkreślone poprzez intonację, poprzez temperament danej osoby, one no, stają się jeszcze bardziej przemawiające, czy jeszcze bardziej oddziaływujące na odbiorcę. No i często też dużo łatwiej przyswajalne, no bo wystarczy włączyć sobie jakiś odcinek na YouTubie, czy podcast i słuchać. A więc, ale z drugiej strony właśnie tutaj posiadanie bloga może być fajną formą dla umieszczenia właśnie filmów, wideo czy podcastów, scentralizowania ich w jednym miejscu i w ten sposób również pomagania im, zwiększania ich widoczności, bo jeżeli dodamy właśnie do naszego podcastu transkrypcję, więc tym bardziej właśnie wyszukiwarki Google wciąż wyłapują treści pisane i je dość dobrze pozycjonują, więc, że tak powiem, blog w tym momencie może być częścią jakiegoś systemu, ale jeżeli tylko chce się pisać bloga, licząc, że to coś przyniesie docelowo, to było strategią, która działała 10 lat temu, ale w tym momencie, kiedy stron jest bardzo dużo, kiedy coraz chętniej oglądamy treści wideo, kiedy te hostingi są dość drogie, jeżeli nie mamy jakiejś wizji, nie mamy produktu, swojego produktu docelowo w zamyśle, jeżeli nie mamy jakiejś usługi docelowo w zamyśle, no to raczej się finansowo nie zepnie, bo same reklamy z AdSense to są naprawdę grosze. Co innego, jeżeli nagrywamy filmy na YouTubie, to już jest lepsze przebicie. Jeżeli nagrywamy filmy, które umieszczamy na YouTubie, tym bardziej, że na YouTubie nie mamy opłaty związanej z hostingiem, a możemy podczepić reklamy, które dużo lepiej z kolei już płacą niż AdSense na stronie, a tym bardziej nie mamy kosztu hostingu, opłaty za hosting, więc no jakby tutaj jest już lepsze przełożenie finansowe, a z drugiej strony właśnie treści na YouTubie no budują tą więź, czyli po prostu pokazujemy się na wizji, pokazujemy, czy wypowiadamy się na temat, który znamy, no i w ten sposób jakby mamy taką, możemy to potraktować jako właśnie formę budowania obrazu swojej marki, czy budowania relacji między swoją marką osobistą, z osobami, które szukają informacji na dany temat. Tutaj to, co jest jakby działa na niekorzyść budowania tylko swojej marki na YouTubie czy na Instagramie, to jest to, że nie mamy nad tym kontroli. To sprowadza się do budowania swojej marki na nie swojej ziemi, na wynajętej ziemi. I zdarza się, że znikają konta na Instagramie, zdarza się, że YouTube z tych czy innych powodów po prostu usuwa pewne konta, więc jakby, no rzeczywiście w tym momencie jest pewnie żal, ale z drugiej strony, no tutaj jakby bezkosztowo możemy budować swoją widoczność i sprawdzić, czy to, co proponujemy, czy jest zapotrzebowanie na ten temat, na który chcemy się wypowiadać, czy tworzyć treści, czy mamy dość zapału, samozaparcia, żeby w miarę systematycznie i regularnie tworzyć takie treści, czy w pewnym momencie nie skończy nam się temat i stwierdzimy, że no już nie mamy więcej nic do powiedzenia i z drugiej strony możemy przetestować zarówno formę pisaną, na przykład pisząc notki na Instagrama, formę wideo, przygotowując treści w formacie wideo, czy to na Instagrama, czy YouTube'a, czy na TikToka
i właśnie przetestować, i czy to chwyta, czy po prostu to zażarło, czy jest zapotrzebowanie na ten temat, czy my w tym temacie się czujemy, czy rzeczywiście długoplanowo to nas do czegoś doprowadzi, w tym sensie, że widzimy kolejny etap, widzimy możliwość podłączenia pod to jakiejś usługi czy jakiegoś produktu i przede wszystkim no, startujemy bezkosztowo. No i przede wszystkim startujemy bez jakiejś takiej bariery zaporowej na starcie, po prostu po założeniu konta na Instagramie czy kanału na YouTubie, które można monetyzować w ten czy inny sposób. No jest darmowe, nie wymaga żadnych opłat, nie wymaga żadnych wkładów. Wystarczy telefon i po prostu stworzenie konta w danym serwisie. Ja nagrywam swoje filmy na YouTube'a moim telefonem i po prostu później przesyłam je na YouTube'a, edytując w programie Filmora. Tak więc, no tutaj jakby bezkosztowo można prowadzić kanał na YouTubie, który nie wymaga opłaty za hosting, a który można monetyzować chociażby poprzez umieszczanie reklam na swoich, czy właściwie korzystanie z reklam AdSense, które Google umieszcza. I tutaj Google umieszcza reklamy kontekstowe, my nie bierzemy odpowiedzialności w zasadzie za to, co pojawia się komuś na ekranie, więc to jest chyba najprostsza forma, że tak powiem, monetyzowania swojej własnej twórczości. No i że tak powiem, gdybym dzisiaj zaczynała, zastanowiłabym się dwa razy, mi w tym momencie szkoda troszeczkę pracy włożonej 10 lat w pisanie bloga i dlatego przedłużyłam na kolejny rok hosting, ale gdybym dzisiaj startowała, zastanowiłabym się, czy te 1000 zł opłaty za własny blog w oparciu o hosting i w oparciu o WordPressa jeszcze mi się opłaca prowadzić, czy opłaca mi się inwestować, czy nie lepiej te 1000 zł włożyć coś innego, chociażby w reklamę, która sprawi, że zdobędę widoczność. I w ten sposób przetestuję i swój pomysł na jakiś model biznesowy i przetestuję właśnie, czy jest zapotrzebowanie na treści, które tworzę, czy drążąc dalej ten temat, zastanowię się, czy nie mogłabym stworzyć jakiegoś e-booka, czy jakiegoś podstawowego produktu. E-booki tworzy się bardzo prosto, jest wiele narzędzi, na przykład Google Docs, PowerPoint, w których można po prostu za darmo stworzyć taki e-book i po prostu udostępniać, czy sprzedawać nawet, ruszyć ze sprzedażą, przesyłając je właśnie na adres mailowy swoich potencjalnych odbiorców czy klientów w tym momencie. I coś takiego można uruchomić, posiadając konto na Instagramie, w momencie, kiedy właśnie, tym bardziej, że no dużo łatwiej jest jednak zdobyć jakieś pewne zaangażowanie czy pewną widoczność dzięki kontu na Instagramie, które troszeczkę podpłacimy, niż pisząc bloga, który no, na który potrzeba bardzo dużo czasu, żeby się wypozycjonował, no i którym prezentujemy tylko treści pisane, które są mniej angażujące, kiedy na Instagramie mamy różne formy, kiedy możemy budować taką relację bezpośrednią, wychodząc do ludzi, więc myślę sobie, że gdybym dzisiaj zaczynała, może pisałabym bloga, ale w oparciu o darmową platformę, żeby już nie ponosić tych kosztów hostingu, a właśnie tą kwotę odłożoną na opłacenie hostingu zainwestowałabym w, czy to na przykład właśnie w jakąś reklamę, żeby zwiększyć swoją widoczność, czy być może w jakieś szkolenie, żeby no podwyższyć swoje kompetencje i po prostu w ten sposób ruszyć z budowaniem swojej marki testowo, ale bez jakichś większych może kosztów, a po prostu testować, próbować, no i może docelowo właśnie rozwinąć swoją hobbystyczną działalność w jakiś biznes czy w model biznesowy. No ja dziękuję serdecznie, no i zapraszam na kolejne filmy na moim kanale na YouTubie, no i mówię Wam do zobaczenia.